Ebi Nigiri to bardzo popularne sushi, dostępne w wielu sushi barach, a dziś zrobimy je w domu. Krewetkę, koniecznie surową w pancerzyku, ja używam krewetki Black Tiger o rozmiarze 16-20. Nabijamy na patyczek od szaszłyka, tak żeby krewetka pozostała prosta i nie zwinęła nam się podczas zatnięcia z gotowaną wodą. Do wrzącej wody dolewamy trochę sosu sojowego i soli i wkładamy nasze krewetki na patyczkach. Krewetki po dostaniu ciepła zmieniają barwę z szarych na pomarańczowe. Gotujemy tak około 4 do 5 minut. Po czym studzimy i delikatnie pozbywamy się patyczków. Obieramy krewetkę z pancerzyka w taki sposób, aby pozostał nam wyłącznie ogonek. Jeżeli chcemy, żeby nasze sushi nam naprawdę dobrze smakowało, kupujmy produkty wysokiej jakości. Unikajmy przede wszystkim krewetek już wcześniej ugotowanych, a także tych bez pancerza. Krewetki udało nam się obrać, to teraz delikatnie nacinamy od strony brzusznej, uważając, żeby nie przeciąć krewetki na wylot. Odcinamy też końcówkę przy głowie, żeby nam się lepiej prezentowała na naszym nigiri. Będzie równiejsze. Ponacinane krewetki rozkładamy i wyciągamy żyłkę, odczyszczamy je i leciutko przepłukujemy pod bieżącą wodą. Zazwyczaj krewetkę oczyszczamy od strony grzbietowej, ale przy takim nacięciu nie mamy takiej możliwości. Oczyszczone nasze smakołyki, prawda, trzeba się pilnować, żeby nie podjadać, marynujemy w occie ryżowym i winie ryżowym mirin na 20 minut do pół godziny. Z wcześniej przygotowanego ryżu formujemy owal, smarujemy delikatnie wasabi i kładziemy na górę krewetkę. Dociskamy, formujemy i gotowe. A jak przygotować ryż, zobaczycie na naszym innym filmiku instruktażowym na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Ebi nigiri prezentuje się fenomenalnie, a jeszcze lepiej smakuje. Jest ozdobą na każdym stole sushi. Podajcie to z wasabi i sosem sojowym, tradycyjnie i jeszcze z marynowanym imbirem. A żeby to podać, to co? Musicie to zrobić w domu.